gdzieś w Rumunii, na wiszącym moście, bujamy się. Ona piszczy, a ja się bujam. Nad rzeką Arges mamy takie widoki. Zobaczcie. I zobaczcie tam u góry. Tunele, półki skalne i droga. Gdzie jesteśmy? My jedziemy transfogarską. Tak, trasą transfogarską. Dokładnie tak. Pięknie. Jaki most. Miski. Miski. Chleba nie chciał, ale jabłka moje wziął. O, proszę Państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny. Misio dostał jabłuszko od pana Henia i głodny misio je. Witajcie, witajcie z trasy transfogarskiej w Rumunii. Idzie się już w głowie kręci. Jesteśmy prawie na szczycie. Prawie na szczycie. Trasa przepiękna. Przepiękna. Jedna z najpiękniejszych na świecie. Najpiękniejsza w Europie. Ale jak powstała? Oto jest pytanie. Otóż budowę tej trasy zapoczątkował i ukończył dyktator rumuński Ceausescu. Niekoniecznie był chętny do współpracy z Rosjanami, ponieważ nawet nie wysłał swoich wojsk do Czech, do Czechosłowacji ówczesnej, w momencie kiedy Rosjanie i cały Układ Warszawski wysłał te wojska. No i po tym fakcie stwierdził, że chciałby mieć taką drogę, którą mógłby swoje czołgi, swoje wojska przerzucić na drugą stronę gór, bo tej drogi nie było. No i zaczęli budować tą drogę. W latach 70. tą drogę ukończono. Nie, w 80. W 70. zaczęto nie, chyba. Ukończono w 80. No to ukończono w 80. Natomiast trasa ta też ma troszeczkę mroczną tajemnicę, ponieważ na tej trasie straciło życie sporo wojskowych, ponieważ nie mieli doświadczenia w posługiwaniu się materiałami krużącymi podczas budowy tej drogi. No i sporo osób tutaj niestety pozostało na tej trasie. Zobacz, jaki wodospad. Bajka. Jesteśmy na górze,
Natomiast tam na szczycie, ponad nami, tam widać, jest taki domek. Dyktator Ceausescu chciał, żeby mu tam postawić dacze. W tej chwili jest tam schronisko. No i czasami tutaj przyjeżdżał i patrzył na te piękne widoki z góry. Taka historia akurat tej trasy transfogarskiej. A za moich czasów, dawno, dawno temu, jak jeszcze chodziłem do podstawówki, do szkoły, to się mówiło Droga Karpacka albo Via Carpatia. Teraz już to sformułowanie raczej nie istnieje. Także wjeżdżamy na szczyt zobaczyć, jakie są piękne widoki z góry. A później zjedziemy na drugą stronę i zaliczymy Transalpinę. Droga do celów wojskowych się jednak nie przydała, natomiast dzisiaj stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Rumunii. Wije się ona właśnie tutaj w tych górach, jest niesamowita i ile trzeba mieć szaleństwa w sobie, żeby kazać wybudować taką drogę w takich górach. Ładne miejsce. Wcale się nie dziwię, że ludzie tutaj przyjeżdżają, żeby pojeździć po tych górach i po tej trasie. Podoba ci się? Podoba mi się. A co ci się najbardziej podobało? A co mi się podobało? No góry mi się podobają. Tak, są super. Zobaczcie, tutaj jest kolejka linowa na sam szczyt, z samego dołu. Jeśli chcecie zostawić samochód gdzieś tam za horyzontem, to możecie sobie zostawić i przyjechać tutaj kolejką. A my będziemy zjeżdżać tą drogą w dół. No to co? Jemy po rumuńsku. Co masz? Nie wiem. Nie wiesz? Zjemy to, spróbujemy. Ja też nie wiem, bo nie wiem, co to jest to. To pewnie jakieś mięso, bułka, to ziemniaki rozróżniam i to sałatka. Ale zobaczcie, jaki fajny lokal. No to jemy.